Cześć wszystkim z tej strony WHI. Chciałbym wam przedstawić cztery klasy z Borderlands 2. Będą to postacie na około 10 poziomie, które mają parę umiejętności. Będzie to trwało około, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie trwało około 20 minut. Zapraszam. Zacznijmy od Gunserkera, który posiada dual building, dzięki czemu można strzelać z dwóch broni naraz. Jego takim głównym skillem jest, co za chwilę pokażę. Różne są dodatki do tego, na przykład przyspieszone strzelanie oraz przeładowywanie magazynka, zwiększony damage broni. Można także mieć odzyskiwanie amunicji oraz powiększony magazynek. Można także oczywiście zwiększać swoje zdrowie oraz szybkość po uderzeniu na przykład przeciwnika, zabiciu go. Ja sobie, muszę zmienić sobie bronię, żeby wam pokazać. Zmieńmy sobie Tamarite szybszy. Sobie wejdziemy tam. Z dual buildingiem zaraz sobie rozpoczniemy atak na nich. I sobie zobaczycie. Halo, halo, jest tam ktoś? Gdzie? Dobra, przede mną gdzieś. O Jezu, tam. Dobra, najpierw sobie wejdźmy. Sobie wejdę tutaj. Bo ja ich tam... Dobra. 3, 2, 1. Gdzie? To mniej więcej tak wygląda. Nie mam pojęcia, czemu jedna broń strzela w tym momencie, a druga nie. Odzyskujemy zdrowie, tarcze i tak dalej. Tylko, że ja... Nie mam pojęcia, czemu w tym momencie to nie zadziałało. Za chwilę zobaczymy. Tak. Dobra. Chwilę sobie zmieńmy. Nie wiem czemu. No to zmienimy to na... karabin, bo ja w sumie używałem z karabinem. Dziwnie to wygląda. Ale... powiem wam, że jeden strzał ogólnie wcześniej pomagał. Dobra, mam odnowiony zdolność i teraz wam pokażę to właściwie, jak to powinno wyglądać. Tak. O, celnością tutaj nie grzeszę. I teraz był... nie wyłączył się. Ostatni mi się wyłączał właśnie. Trzeba się schować. Za mocno już oberwaliśmy. Gdzie są? O, tam są. Nie ma to jak się popisywać, tak? Ładnie nas trafił. Gdzie on jest? Cwaniaczek. Schował się. Dobra, trafiliśmy. Dobra, ładnie poszło. Teraz jeszcze dwóch zostało. Raz, dwa, trzy. Pięknie. I... mam trochę wolny ten karabin, ale... bardzo dobrze mi się nie strzela. Miałem taki szybszy, ale przez przypadek go wywaliłem. Sprawdźmy, co jest jeszcze ciekawego. Drugą postacią jest Assassin, który w założeniu ma być i snajperem, i zabójcą. Skryto zabójcą. A dlaczego? Dlatego, że posiada zdolność tworzenia swojej kopii, która jest jakby wabikiem dla przeciwników. Tutaj mamy drzewko rozwoju, które pozwala nam na snajpienie, poprawia nam widoczność, krytyczne uderzenia oraz różne dodatki do strzelania snajperką. Cunning to jest do ogólnie do rozwoju postaci, tutaj mamy do szybkiego przeładowywania bądź na przykład do lepszej szansy uderzenia na przykład ręcznie. Mamy także do bloodshed, czyli nie wiem, coś krwawego, jakby to przetłumaczyć, czyli do zdolności naszej postaci uderzenia wręcz poprzez na przykład jakieś dodatki podczas uderzenia w plecy,
kończąc na jakichś dodatkowych przedłużeniu naszego wabika, kiedy zabijamy jakiegoś przeciwnika. Zobaczmy może w akcji naszego asasyna. Ja mam tutaj strzelbę oraz snajperkę, jak widzieliście. Bardzo ładną. Sobie sprawdźmy, jak działa snajperka. O. Zaraz nasz przeciwnik tu będzie leżał. Dużo nam to nie zdziałało. Nomadzi są trochę ciężcy do zabicia, ale nie, niemożliwi. O, możemy beczkę sobie strzelić. Tam chyba nikogo nie było obok. Dobra, dobra. Dobra, to sprawdźmy sobie teraz tego naszego asasyna, tak? Wciskam tak. Zmieniam broń. Mogę go zabić od tyłu, tak? Nie użyłem ataku wręcz, ale za chwilę to zrobimy. Niech tylko się cooldown odnowi. Sprawdźmy sobie, jakich przeciwników mamy. Gdzie oni są? Tam jest jeden. Może headshot. Właśnie, w tym drzewku zdolności, nie pamiętam czy powiedziałem, są różne zdolności pozwalające na właśnie uderzenia krytyczne, czyli tak zwane headshoty. Jeden. Nie lubię tych małych, psycho. No chodź, chodź. Nawet bez tego ich załatwię. Dobra, mamy już ten. I F. Zachodzimy naszego przeciwnika i go bijemy, tak? Jak widzicie, dużo mu zebrałem, bo jest to postać nastawiona raczej właśnie na takie ataki cichaczem od flanki. Zachodzimy naszych przeciwników i ich zabijamy. No nie wiem, nie wiem co on robił, ale mógł się schować raczej z drugiej strony, tak? Spróbujemy headshota. Bam. Ładnie poszedł, nie? Zapraszam do kolejnej postaci. Trzecią postacią jest żołnierz, którą bym raczej nazwał inżynierem, z tego względu, że używa wieżyczki i w jednym z drzewek umiejętności właśnie ulepszamy wieżyczkę oraz umiejętności takie jak na przykład dodatkowe granaty czy dodatkowa broń dla wieżyczki. Możemy także ulepszyć jego zdolności do strzelania oraz w ostateczności możemy użyć małego ładunku nuklearnego. Jest także tak zwany melee, znaczy ja bym to nazwał melee, bo to jest do przetrwania, czyli zdrowie różne. Na przykład na samym końcu możemy dodać aż dwie wieżyczki, które będą za nas walczyły. Przejdźmy może do rzeczy. Otóż tutaj mamy przeciwników. Ja sobie w nich wejdę, rzucę wieżyczkę i sobie ucieknę. Albo nawet tutaj sobie rzucę. Dzień dobry panowie. Proszę. Na tym to polega. Oni się zajmują wieżyczką, a ja nimi. Zmieńmy sobie broń. No jak widzicie, wieżyczka jest imba, jak to się mawia. I można bardzo łatwo. Nie ma przeciwników. Ja tak naprawdę używam bardzo często wieżyczki, jeżeli gram tą postacią. I jest to bardzo przyjemne i łatwe. Moim zdaniem jedna z najprostszych postaci tutaj do kierowania, ponieważ duża kupa przeciwników, wystawia się wieżyczkę, można sobie uciec na jakąś bezpieczną odległość w niebezpiecznych sytuacjach. I czekać na rezultata, wieżyczka kosi i to ostro, jak sami zauważyliście. Więc nie ma problemu z tym, że nas zabiją. Bardzo często mi się to przydawało w jakichś takich krytycznych sytuacjach. Dlatego na przykład, jak widzicie, z ósmym levelem bardzo łatwo właśnie
bardzo łatwo przejść większość misji, mając tą wieżyczkę. Ale minusem jest to, że niestety level mamy niższy. No ale postacią się przyjemnie gra. I na pewno daje to dużo frajdy. Jeżeli ktoś oczywiście lubi takie klasy inżynierskie, tutaj jest napisane, że to żołnierz, ale dla mnie to jest raczej inżynier. To przechodzimy do ostatniej klasy. Ostatnią postacią, a zarazem najpiękniejszą z całych tutaj do wyboru, jest syrenka, która posiada następujące drzewka rozwoju, a jej specjalizacją jest właśnie facelock, to jest taka kula, która z początku potrafi zablokować przeciwnika, podnieść go i dzięki czemu możemy go zaatakować. Oczywiście możemy to zmodyfikować, ale zacznijmy może od pierwszego drzewka, motion. Ono pozwala na przykład na przyspieszenie kul bądź na większy damage tych kul. Możemy także oczywiście naszego facelocka rozbudować, żeby przyciągał przeciwników z pobliska, bądź też ich tam gromadził i pozwalał nam ich zniszczyć. Jest drzewko harmonii. Tutaj właśnie jest taka ciekawa zdolność naszej syrenki do tego, aby podczas jakiejś akcji, gdy strzelamy do naszych przeciwników, im regenerować życie. Lub jeżeli mamy jakieś sytuacje bardzo kryzysowe, także regenerujemy życie na przykład na odległość jakimiś innymi zdolnościami, na przykład poprzez naszego facelocka, jeżeli zabijemy ręcznie przeciwnika, to możemy odzyskać zdrowie. Mamy także ostatnie, kataklizm. Moim zdaniem bardzo ciekawe drzewko, dlatego że ono dodaje do naszych ataków żywioły. Przede wszystkim tutaj, jak widzimy, to ogień jest. Jest to bardzo przydatne, dlatego że to wzmacnia na przykład też broń naszą, która na przykład nie ma jakiegoś żywiołu lub elementalu, jak niektórzy mówią. Właśnie w tą zdolność. Ja sobie tutaj taką małą rozbudowałem do fire, do ognia. Ogólnie to jest tutaj, że daje szansę na ogień, szok, czyli elektryczność jakąś. W połączeniu z broniami, można oczywiście tutaj do podpalania i tak dalej, aż na końcu do połączenia wszystkich naszych razem z facelockiem, to jest po prostu miazga. I właśnie, jeżeli nie mamy tej zdolności jakiejś ogniowej w naszej broni, to ona dodaje, a jeżeli mamy, to ona wspomaga. Może zobaczmy to raczej w akcji, naszą syrenkę. Ja tutaj mam pistolecik, który ma... już wam pokażę. Jak widzicie, zdolność do podpalania. No także ma tutaj, z tego co pamiętam, to... A nie, ta nie wybucha akurat. Oraz zwykłą strzelbę, która bardzo dobrze mi współgra z tym pistolecikiem. Wejdźmy sobie. Załatwimy wszystkich, może po kolei. Dzień dobry. Czy ktoś tu jest? O kurczę, nikt się nie pojawił. Dzień dobry. Tak, już krzyczą. Gdzie? Dobra, tam sobie strzelimy. Już się podpalił, tak? Zginął jednym strzałem. O, tu idzie nomad. Się bardzo ładnie płonie. Nawet na postacie, które są jakoś tam odporny na ogień, to też działa mniej więcej. Bam, jeden strzał, tu też. O nie! Dobra. Pokażemy sobie zaraz. No, zginął sobie. Ja tam nawet nie wiem, z której w tym momencie strzelają, ale widziałem tu gościa. O, pobawimy się z nim, tak? Nie, to jest zwykły. Ja chciałbym kogoś lepszego. No to może go zabijmy. Jeżeli chodzi o badassa ranking, to ja sobie tutaj... O, tego może, co? Patrzcie. Na odległość. Nieważne z jakiej odległości strzelam.
Znaczy strzelam. Facelocka uruchamiam. Właśnie jest... Nieważne z jakiej odległości, ale po prostu uruchamiamy tego facelocka. To jest przydatne jako właśnie support i ta postać raczej jest supportem, dlatego że najtrudniej się właśnie nią gra. Przynajmniej moim zdaniem, może dlatego, że ja akurat nie jestem przyzwyczajony do takich postaci. Dobra, zginął. Ja tutaj bardziej na hama wchodzę po prostu w nich. Jakoś tak inaczej niż resztą postaci. Chociaż tamtymi właśnie tak powinno być. To jest, by tak wchodzę. Nie wiem, jakoś lepiej mi się właśnie... A jego sobie też podniesiemy, co wy na to. Bam! Tak, żeby wam... O! Na tego mogę to zużyć, tak? To sobie przejdziemy. Sprawdzimy, co jest w skrzynce na chwilę. Pięknie. Już nam się załaduje, bo ja sobie akurat też na szybciej, lepsze ładowanie facelocka sobie ustawiłem. Szybko. I zginął. Bardzo ładnie. Oczyściliśmy wioskę. To był krótki gameplay z... różnych postaci z Borderlands. Ja wiem, że już dużo się pojawiło tych filmików w internecie na temat tego, ale chyba nikt nie pokazał wszystkich postaci w jednym materiale, tak żeby jakoś to pokazać. Jeżeli ktoś jest niezdecydowany, to może sobie to obejrzeć. A, to trzeba wziąć. To była syrenka. Poprzednie postacie były przed chwilą. To by było na tyle. W takim razie... Łycha!